Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam was w naszym zielonym domku. Kontynuujemy przedświąteczne odliczanie, pozostało do świąt 10 dni i ja was zapraszam na kolejny z vlogmasów. Poza tym białym jelonkiem pojawią się jeszcze dalej kolejne świąteczne akcenty, a regał zyskał z okazji świąt takie piękne sezonowe oświetlenie. I pierwszego mojego jesiennego ulubieńca znajdziemy bardzo blisko, bo jest to taka lata Orbifolia, która pomimo kilku niewielkich uszkodzeń zachwyca mnie niesłychanie tym, że cały czas produkuje nowe listki. To jest najnowszy liść, który się rozwinął i widać, że jest naprawdę, naprawdę bardzo duży. Ogromna się robi, taka naprawdę okrąglutka kapustka, ale roślina cały czas nie zatrzymuje się. Już kolejną rureczkę możemy sobie zajrzeć. Także zachwyca mnie niesłychanie, tym bardziej, że raczej nie jestem miłośnikiem kalatei i raczej na niej nie stawiam. Był to prezent od mojej przyjaciółki i jak to mówią, że chyba faktycznie z serca roślina została mi podarowana, bo niezmiennie mnie zachwyca. Przy okazji, jeżeli chodzi o to, że jest jesień, a rośliny się nie zatrzymują, to też pobrałam kilka sadzonek z mojego Cindapsusa Treubi. Chociaż po poziomie wybarwienia liści można podejrzewać, że to mógłby być Silvery N, ponieważ są bardzo srebrne. Natomiast jest to Treubi albo też Exotica. Bardzo lubię tą roślinę, jest także niekłopotliwa, ma taką bardzo ładną, srebrzystą poświatę. I jak tak zerkałam, to sadzonki zaczynają się ukorzeniać, także pomimo tego, że jest zdecydowanie końcówka jesieni, no to sadzonka nadal ma się bardzo dobrze. Tutaj taki kątek moich ulubieńców. Rzeczywiście powiem, że najbardziej ja jestem chyba zaskoczona tym, że na liście moich ulubieńców jest kalatea. Tak, można siebie samego absolutnie zaskoczyć. Także jest to roślina, która z każdym liściem sprawia mi jeszcze więcej radości i przyjemności. A tutaj jest moje drugie zaskoczenie ostatnich miesięcy, ponieważ roślina, którą po pierwsze nie spodziewałam się, że kupię, ale okazja Black Velvet, kupiona wtedy, kiedy wszyscy w zasadzie zaszaleli na jej punkcie, czyli w momencie, kiedy pojawiła się w Biedronce w bardzo dobrej, znakomitej cenie 25 zł. I muszę przyznać, że naprawdę jestem zadowolona. Niestety jeden listek, widzę, odrzuciła. Ususzył się totalnie, aż szeleści. Natomiast generalnie roślina prezentuje się w porządku i muszę przyznać, że oby tak dalej, to może polubię się z alokazjami, bo wcześniej jakoś nie było mi za bardzo po drodze. No tutaj coś się z tym listkiem dzieje. To jest katafel, natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tutaj jest takie suszone. Czy z tym listkiem jest wszystko w porządku, czy nie. Przyjdzie trochę poczekać i sprawdzimy. Chyba że wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy powinnam się tym martwić, czy nie. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ładna odmiana alokazji. O takich welwetowych, zamszowych liściach. Spody liści też, jak widać, są takie czerwonawo-kontrastowe. Bardzo ładnie się to prezentuje. Ogonki są jasne, gładkie, ale takie dosyć sztywno się trzymają, więc ten pokrój rośliny nie jest jakiś nieładny. No i tak właśnie chyba zaczyna się moja znajomość taka miła z alokazjami. Odstawimy ją tutaj na swoje miejsce. No i tutaj mój ulubieniec wszystkich miesięcy, więc także ulubieniec jesieni, czyli Mikans, który na przestrzeni ostatnich miesięcy wypuścił całą masę liści i dał szansę rozmnożyć się kolejnym sadzonkom, więc super. Jedna z sadzonek kobry. Tutaj, jak widzimy, nie występuje ten problem z grzybem, który miała ta moja roślina mateczna. Także to wszystko pokazuje, że chyba rzeczywiście tam nastąpił po prostu problem z podlewaniem tej rośliny i no i trzymam kciuki, że po prostu to jest taka tymczasowa czkawka, można powiedzieć, i zaraz wróci do formy. A tutaj ten węzeł jeden jest taki długi,
Niestety właśnie jesienne przyrosty często mają to do siebie, że te odległości między węzłami są dłuższe, że aż mi zachęca, żeby ten szczyt ponownie odciąć i ukorzenić. I być może tak zrobię, ale na razie się jeszcze powstrzymuję. Mam tyle sadzonek tymczasowo pobranych z tej rośliny matecznej, że tą zostawię sobie na razie w takiej formie. Niech sobie rośnie w spokoju. Tutaj przy okazji jedna z świec sojowych z knotem drewnianym. Bardzo je lubię, ale mam takie coś, że trafiły mi się niestety w partii zarówno świece dobre, jak i takie, które się absolutnie nie chciały palić. Nie wiem, czy to jest kwestia tego knota, że coś poszło nie tak, czy jakaś po prostu wadliwa partia. Miałam taką jedną świecę, która po prostu wszystkimi możliwymi sposobami nie chciała się palić. Nie wiem, czy Wam się to też zdarzyło. No trochę rozczarowujące, prawdę mówiąc. Ale za wyjątkiem tej jednej, można powiedzieć, takiej wadliwej chyba, mam wrażenie, partii, to bardzo lubię ten dźwięk syczącego drewna. Jest bardzo przyjemny. My nie mamy w naszym zielonym domku nie mamy kominka, więc to jest taka moja kominkowa, zimowa, jesienna namiastka także. To był taki szybciutki przegląd roślin na regale. Tutaj jeszcze się pięknie pręży cudowna Hoya carnosa, a teraz pójdziemy pooglądać trochę świątecznych akcentów już poza naszym zielonym domkiem. W poszukiwaniu świątecznych inspiracji i świątecznego nastroju, żeby właśnie samodzielnie się jakoś tak pozytywnie już przedświątecznie nakręcić, wybrałam się do sklepu Home & You i od mojej ostatniej wizyty widzę, zdecydowanie się zmieniło na bardziej świąteczny wystrój. Pojawiła się choinka, jest dużo właśnie ozdób, ale też znalazłam tym razem to, czego szukałam podczas mojej poprzedniej wizyty, czyli właśnie takie foremki do wycinania ciasteczek. Także troszkę niestety Home & You się spóźniło jak dla mnie, bo potrzebowałam tego już wcześniej i kupiłam je ostatecznie, znalazłam w Pepco. Bardzo ładne były te wieńce. No muszę przyznać, że zawsze te grupowanie takie tych ozdób świątecznych tematycznie, kolorystycznie, czyli właśnie srebrne rzeczy razem, złote razem, czerwone razem, to gdzieś jakoś bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo ładna była taka chatka piernikowa, którą za chwilę zobaczymy, a to był w ogóle taki totalny słodziak, taka poduszka, ciasteczko, pierniczek. Bardzo mi się spodobała, natomiast no, jeżeli chodzi o cenę, to w Home & You niestety ceny, jeżeli nie ma jakiejś promocji, no uważam, że są takie nie za niskie, więc warto na pewno ten sklep odwiedzać w czasie wyprzedaży. Tutaj sekcja zielona, bardzo, bardzo ładne też właśnie jelonki, ładne talerze. Najbardziej właśnie mi się podoba to, jak gdzieś te rzeczy są między sobą poukładane. Nie wiem jak Wy, ale ja jeszcze tak trochę muszę przyznać, mało czuję ten nastrój świąteczny i o, tutaj jest ta piękna chatka piernikowa, to jest coś, co mi się wyjątkowo spodobało, ale nawet nie sprawdziłam ceny, bo była tam po prostu taka ilość rzeczy ustawiona obok siebie, wszystko z porcelany, że po prostu ja się w tym sklepie niestety boję nawet sprawdzić, ile coś kosztuje, bo naprawdę no, są te rzeczy tak naukładane jedna na drugiej, że to jest jak domino, mam wrażenie. Lepiej tylko po prostu patrzeć, nie dmuchać, nie oddychać za mocno. O, tutaj takie bardzo ładne zestawy. No szkoda, że ich nie było ostatnim razem, bo pewnie bym się na nie zdecydowała. Tak już no, mamy te nasze ciasteczkowe pierniczki. Było takich, ale jest też fajny zestaw. Jestem zadowolona z tego zestawu z Pepco. Tamten kosztował 40 zł, także myślę, że też akceptowalna bardzo, bardzo cena. No tutaj różne takie chyba pojemniki dedykowane do przechowywania ciasteczek, no i kubki. Dajcie znać, jak u Was to wszystko wygląda, czy już macie ustrojoną choinkę, czy już macie jakieś rozstawione ozdoby świąteczne. U nas jeszcze wszystko bardzo powolutku się gdzieś dopiero wyciągamy z szaf. Na razie oświetlenie regału się pojawiło. Dajcie znać w komentarzu. Ja Wam dzisiaj, kochani, serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji i o tym, żeby zaglądnąć ponownie. Pa, pa!